Witam wszystkich. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu jest to moja pierwsza jazda Mazdą 6 w silniku benzynowym, dwulitrowym, 146 koni mechanicznych. Nigdy wcześniej w życiu nie jechałem Mazdą 6 ani dieslem, ani benzynie. Jeśli chodzi o ten model akurat, którym dzisiaj jedziemy. Tamtą starszą to miałem okazję jeździć, bardzo fajnie się tą starszą jeździło. Bardzo byłem ciekaw, jak się jeździ tym. Tutaj przejechałem jakiś kilometr i założyłem na głowę właśnie kamerę i podzielę się z Wami właśnie takimi pierwszymi wrażeniami z jazdem tym samochodem. Mniej więcej wiedziałem, czego mogę się spodziewać, tak zawsze gustowałem, że jest to coś podobnego do Mondeo. Mondeo się jeździ bardzo fajnie z tych lat MK4. No to mówię, taką Mazdą, a bardzo lubię te samochody, też Mazdy sobie cenię. Uważam, jest to jedna z najlepszych marek takich popularnych samochodów na świecie. Mazda, Honda jest dla mnie taki największy sztos. Jeśli chodzi o samochody, tam Volkswageny, Audi to wcale nie poważam. To tam taka, dla mnie to jest takie trochę napompowane, ale Mazdy, sam miałem niejedną, to są naprawdę u mnie na takim wysokim poziomie. A więc tak tutaj po kilku kilometrach mogę powiedzieć, że jest mniej więcej tak, jak się tego mogłem spodziewać. Podobieństwa do Forda MK4 Mondeo. Jest to taki krążownik, bardzo wygodny, wygodne siedzenia, fajnie, cichutko. Tutaj jeśli chodzi o jednostkę benzynową, to nam chodzi, silniczka tu nie słyszymy praktycznie. Dźwięk to jedynie tutaj dochodzi od kół w tym samochodzie, jeśli chodzi o jakiekolwiek takie huczenie czy coś tutaj silnika, to naprawdę tam nie słychać. Auto sześciobiegowe, ja tutaj jadę sobie na piąteczce, 70 na godzinę, około 2000 obrotów. No, spróbujemy tą szósteczkę włączyć. Też bardzo fajnie, elastycznie ciągnie już na tych 1500 km. Czuć pod nogami, że to auto chce jechać. Tutaj też, co pierwszy raz wsiadłem i od razu jak ruszyłem, no to byłem w szoku na moc tego samochodu, ponieważ od razu widzę, że jest to tak samo jak Focusem, który film będzie przed tym, 1.8 też w benzynie. Jest to taka jednostka wolno ssąca i wcale nie trzeba jej jakoś wysoko kręcić, żeby pod nóżką czuć było już na niższych obrotach te fajne przyspieszenia. Takie, że mamy jakąś moc, że nie, tutaj trzeba... Wiadomo, w tej benzynie trzeba więcej, nie ma tego turbo, ale jednak w tych takich wolno ssących jednostkach fajnie to oddaje od samego dołu i ja uważam to za coś fajnego, tak samo w motorach i tak dalej. Nie lubię samochodów czy motorów, które trzeba wysoko kręcić, to takie jak... Jakby trzeba by było wyrzynać te silniki, to no tam już nie widzę. Te też, te japońskie wytrzymują to wyrzynanie, silniki wysokoobrotowe, ale no w takich to widać, że to jest siła na pancerną jednostkę, na przetrwanie biegi. Jeśli chodzi o samo auto, to auto jest z 2009 roku. Oczywiście jak większość samochodów, które tu Wam wybieram do filmów, jest to egzemplarz taki, taki no wyśmienity, no naprawdę nie ma żadnej ściemy. Jak ktoś przyjedzie czy coś, no to się samo o tym przekona, jak auto zostanie wystawione na sprzedaż i będziecie mogli, ktoś pierwszy, który zdąży przyjechać, zobaczyć tego swojego banana na buzi i faktycznie, że ma do czynienia z takim, a nie innym egzemplarzem. Także całe w oryginale z dookoła, naprawdę sprawdziłem blaszki czujnikiem właśnie przed tym jazdą, żeby tutaj głupot nie naopowiadać. To jest cały tam w czujniku, tam 120-100 mikrometrów. Także macie cały samochód w oryginale tutaj. Szyby, jak patrzyłem też naokoło, wszystkie są oryginalne. Tam jest trochę podejrzane, jest, ma też dziewiątkę. Auto jest z 9 roku, ale jakieś to logo ma. Ja tu stąd patrzyłem, patrzę teraz i nie wiem, czy to jest Mazdy, także szyba przednia albo będzie 19 albo 9 rok. To jest z 9. Także jeśli chodzi o samochód, to naprawdę stan jego
Jeszcze obejrzymy sobie z zewnątrz silniczek, obejrzymy z dołu, jak on wygląda, bo wiadomo, Mazda to rdza. Ale tutaj zobaczycie, że naprawdę jest wyśmienicie. Z wad takich samochodów to jest jedna taka w tej chwili jak jadę, a druga jest taka, która zostanie tutaj Wam na stałe już w tym samochodzie. A mianowicie Mazdy mają te szóstki taką wadę. Mają mięciutką tą deskę mało wiele, ale od słońca lubią pękać. Takie pękanie się pojawia. No to tu mamy jedno takie małe pęknięcia. Można to w prosty sposób zabezpieczyć i tak skamuflować, że tego nie jest widać. Ja widziałem, robią to ludzie sobie sami ogarną. Są takie tutoriale na TikToku, na YouTube. No nawet może wstawię Wam tu gdzieś z boku taki tutorialik. To możecie zobaczyć, jak to wygląda. I to jest taka, no, wada taka, no. Dużo mas to ma, naprawdę. Tam może ktoś skamuflował czy coś. Tutaj nikt takich rzeczy nie wykonuje, tam nawet nikomu się nie chce. A jedna taka wada, która już jak ktoś przyjedzie, ten samochód to będzie usunięta, to podczas sprzątania tutaj i prania foteli, tam na tym detailingu takim w firmie, to zapaliła się taki standard jest przy jakichś praniach, bo może też tu siedzenie, ktoś wtyczkę rozłączył od poduszki tutaj. Lampka, to też będzie zgaszone, prawdopodobnie wystarczy na komputer podjechać i po tym czyszczeniu, jak tu ktoś coś rozłączył, czy coś do odkurzania, zgasić, ponieważ samochód macie tak ogarnięty, że no same tutaj czyszczenie jego, chociaż on nie był brudny, naprawdę był w ładnym stanie. Też od razu pokazuję Wam zdjęcia jeszcze z Holandii, które tutaj mi dostarczono tego auta. To jak widzicie na nich auto tam, no też oczywiście bezwypadkowe i tak dalej, ale też czyste, zadbane, schludne i tak dalej. Także tutaj te czyszczenie to jest warte jakieś tam pieniędzy też, to zawsze takie czyszczenie, pamiętajcie, to jest teraz za 500 zł, to nawet jest ciężko gdziekolwiek coś wyczyścić fajnie, ładnie, żeby ktoś się postarał. Także tu macie to też zawsze gratis. Nie wiem, czy wspominałem o przebiegu. Jest to 162 tysiące kilometrów. Jest to przebieg bardzo niski i też tutaj ten samochód sam w sobie świadczy, czy jak on wygląda na zewnątrz, ta bezwypadkowość, oryginalność. Jeśli chodzi o tutaj zawieszenie czy tak dalej, to tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Też to jest mega komfort. Nic nie puka, nie stuka oczywiście, to też, bo to nie jeździło tutaj w Polsce. To naprawdę dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jak widzieliście z zewnątrz, bardzo fajna wersja, kolorystyczna, piękny taki kolor, taki beż wchodzi, coś takiego. Myślę, że taki do dzisiaj modny, dobrze się prezentujący, nie jakiś czarny, tam jest dużo, dużo ładniejszy niż czarny po prostu. Fajne siedzenia, które się tak fajnie jakby świecą, taki też super materiał. No, jeśli chodzi o Mazdę, fajne są te materiały, czy tam pokrycie kierownicy, czy tutaj ta deska, ona jest miękka, czy tu wszędzie różne mamy tworzywa. Takie dosyć miękkie i w dobrej jakości. W samochodzie nic nie skrzypi, nie piszczy. Są to samochody naprawdę bardzo fajnie zrobione. Tutaj muszę powiedzieć, dużo lepiej jak Volkswagen. Nawet myślę, że Mazdę obrażam, wspominając o Volkswagenie. W ogóle jeśli chodzi o właśnie tą jakość wykonania tych samochodów. Auto na jakichś też fajnych oponkach jest, takich dosyć świeżych. Tam później zobaczymy na oględzinach, z jakiego one są roku, ale widać, że chyba takie, o ile się nie mylę, wielosezonowe. Tutaj pewnie za wiele po prostu ktoś tych przebiegu nie robił, a jako że zimowe wymagane, to podejrzewam, że cały rok jeździł sobie na wielosezonowych, na ten przebieg, który on robił. Radio na MP3, duży komputer, klimatronik dwustrefowy widzę. Chociaż może się mylę, nie, dwustrefowy, dobrze mówię. Tu mam duala, że
obydwa naraz sterować. Oczywiście sterowanie w kierownicy, tam tempomat i tak dalej. No wszystko to, co powinien mieć ten samochód taki nowoczesny już, to ten samochód posiada. Też soczewki z przodu, jeśli chodzi o lampy, samościemniające lusterko fotochromatyczne. No takie podstawowe rzeczy tu są spełnione na pewno. No i tak najważniejszy jest ten komfort jazdy i to, jak się tym autem naprawdę fajnie jeździ. Są to auta, można powiedzieć dzisiaj, jeśli chodzi o pieniądze, jakie trzeba za nie zapłacić, tam na przykład od 20 do 30 tysięcy powiedzmy, to tam wiadomo, różne są te egzemplarze, nie każdy wygląda tak jak ten, ale w tym przedziale cenowym to naprawdę ten samochód oferuje, no myślę, że naprawdę bardzo, bardzo wiele i ten stosunek jakości do zapłaconych pieniędzy jest naprawdę mega wysoki. Ja sobie właśnie takie auta mega cenię, bo nie sztuka wydać 50 tysięcy i naprawdę jeździć niezłym gniotem, jak można za 24 tysiące na przykład albo coś w tym rodzaju kupić sobie taką Mazdę i naprawdę jak król sobie kruzować. I jeszcze w niezniszczalnym silniku, do którego możemy sobie zamontować gazik i naprawdę mega, mega tanio sobie jeździć i się tylko śmiać z użytkowników dieselków. Tutaj sobie przyspieszę to jeszcze. Naprawdę fajnie auto się zbiera. Tutaj wszystko, silniczek, wszystko chodzi bardzo ładnie, nic tu nie przerywa, jakiś tam, no wiadomo, nic niepokojącego. Takiego nie zaobserwowałem, co bym się miał tu doczepić. Co tam tu mówię, sprzęgiełko na przykład tam, no tutaj wiadomo, dwumas nie ma takich rzeczy, to może do tego samochodu, którym ja na co dzień jeżdżę, to trzeba bardziej nacisnąć, ale jeździłem już takimi, co naprawdę trzeba było nogi, bo już tak docisk był słaby. Także tutaj jeszcze jest tak, to wszystko tak 50-50 na 50, że jest w granicach fajnego rozsądku, że tak ciężko aż nie jest, to naprawdę ja się z takiego mega już lekkiego przesiadłem i to widzę taką wadę może i nie jest to żadna wada w zasadzie. No dobra, obejrzymy ten samochód z zewnątrz, zobaczymy jak on wygląda. Lakierniczo to nie mam wam co do pokazania, bo nic nie było robione, także obejrzymy sobie je po prostu tak, jakie jest. On naprawdę, jak widzę, to naprawdę tutaj wszystko jest fajnie. Ciekawe, czy jest jakaś płyta w środku. Nie, nie ma. A są nawet jakieś książeczki, ja to nie wiedziałem. No i dwa kluczyki oczywiście. To jeszcze stary jakiś był dowód, to sobie ktoś bryloczek zrobił. Także dwa styzoryki są i przebiegi jakieś tu. Książeczki też są. Miał to oleju, widzę. W 19 120 tysięcy miał dopiero. Są różne karteczki, pewnie tu z dużo by tutaj jakieś przebiegi, coś sobie podczytywać. O 21 jest chyba przegląd 151 tysięcy. Ale to jak mówiłem, wszystko się zgadza, jest tutaj wyśmienicie. Tu z Mazdy jakieś jeszcze faktury z serwisu. Tu wszystko jest na pewno na wysokim poziomie, jeśli chodzi o dokumentację i stan tego samochodu. Nie byłoby tego filmu bez tego. Jak nieraz powtarzam, a niektórzy w to nie wierzą, ale ten co kiedyś przyjedzie do takiego samochodu, będzie miał okazję jakiś widz zweryfikować, to się o tym przekona sam. O, tu też jakieś są, widzę, wlepa z 21 i następny olej 162. Nie, albo był teraz wymieniany. 160, no tego nie wiem, czy teraz jak to jest. Ma być wymieniany, czy był, bo to różnie piszą na tych wlepach. O, udało mi się otworzyć Mazdę. Tutaj tak zwana dziewica. Nikt niczego tu nie ruszał, nie grzebał. Jest wszystko 100% oryginał. Ładnie chodzi, cichutko. Na filmie to i tak te silniki. O, wentylator się włączył, także też działa. W benzynie to wiadomo,
częściej się włącza. Klimatyzacja też jest odpalona, także co jakiś czas na pewno będzie tu dochładzał. Oczywiście żadnych wycieków, raczej Mazdy są suche, ja się pod niego nie kładłem, ale jeszcze za chwilę zobaczymy. Każda lampa w oryginale, błotnik, maska, po prostu nic nie ruszane. A jeśli chodzi o oferce, takie rzeczy, to widać, że to było konserwowane, jest to, no tu nic nie widać, no, to jest, tu Mazdy nie widać. Na drzwiach zobaczcie. Tutaj przy tej Mazdzie to jak mowa o jakiejś rdzy, to chyba by trzeba było, jakby człowiek nie uwierzył, bo naprawdę trzeba taką Mazdę albo coś w niej grzebać, robić, żeby ją tak zaniedbać. O, z zewnątrz jeszcze takie może mikrobryski, których nawet nie widziałem wcześniej. Może można to spolerować. No ale auto jest oryginalne i ma swoje lata i myślę, że nikt się nie obrazi za tę ryskę. Bo i tak nie jest jakieś opukane ani nic, a tutaj ma delikatne puknięcie. Naprawdę dobrze wygląda. Jeśli chodzi o to ogumienie, o którym wspominałem, to są to Kleber opony, 18 rok, wielosezon. To chyba kiedyś ktoś tutaj już mi mówił o tym. Lampy trochę po myciu zaparowały, ale na pewno nic się z nimi nie będzie działo, tylko po prostu trzeba by było pojeździć teraz po tej myjni. Zobaczymy, jak to w bagażniku wygląda. Też jest ciekawy patent, który wam teraz tu pokażę. Mazda tu nie mogła w jakiś sposób zrobić tej półki, więc jest taka tutaj doczepiana półka. Jak się zamyka, to całość zakrywa. Po prostu kształt tego tyłu nie pozwalał na jakieś inne osiągnięcie. Oczywiście gumka tu jest jeszcze. Tam z tyłu są klucze, w Mazdach jest drugie wejście i tam są te różne takie przyrządy naprawcze. A jak jest z kołem, to kurde, ja nie wiem. W Mazdach. Czy są... Nie wiem, jak to jest. Czy są pompki tu? Na tym tak nie znam, także nie będę się odzywał. Tu są takie schowki, jak to na Mazdę przystało. To tak to wygląda. Nie wiem. No, kolor jest moim zdaniem bardzo fajny. Nie wiem, jak to wyjdzie na filmie. Ale tak to wygląda. Wyłączę klimę, to nie będzie. Nie będzie tak wył co chwila. Dobrze. Wszystko jest oryginalne. Tu jakieś odpukanie od pasów. Wiadomo, jak ktoś pas zapił, nieraz i drzwi zamknął, przymknął. A jeśli chodzi o tutaj silnikowej strony, to są osłony. Także za wiele nie zobaczymy. No tu widzę. Wygląda ładnie. 16 zawarł. Ale... Tak to się robi. Także przejdziemy pomału do jakiegoś podsumowania. Ja ze swojej strony cieszę się, że mogłem takim samochodem się dzisiaj przejechać, wam pokazać. Nigdy nie jechałem taką Mazdą, także byłem ciekaw. Ostatnio mi się udało dużo tych Mazd przetestować. Naprawdę jestem dużym fanem tej marki i też bym chciał kiedyś w przyszłości taką jakąś tam Mazdą jeździć, najlepiej jakąś trochę nowszą nawet. Ale pamiętam jeszcze te Mazdy, jak one po 40, po 50 tysięcy były, jakie to były kozaki, te dwie rury z tyłu też tutaj aktywne, trzeba wspomnieć. Z tylnej części nadwozia, ten wygląd cały, to on no, do dzisiaj mnie zachwyca, ten wygląd. Zawsze mówiłem, na przykład Insignia jest też ładnym samochodem. W tamtych latach dużo fajnych samochodów po prostu powstało, które naprawdę jakoś tak wyglądały, bo teraz naprawdę te samochody to... No mnie się oficjalnie nie podobają nowe samochody takie świeżo, które wyszły, czy tam gdzieś w Oplach, czy gdzieś, no to tak jakoś, nie wiem, jakoś dziwnie na nie patrzę.
A tutaj naprawdę w tamtych latach, jeszcze ta pamiętam parę lat temu, jak one były używane po 40, po 50 tysięcy, no to tam pomarzyć można było, ale to było naprawdę westchnienie marzeń wtedy. Do dzisiaj tak uważam, że one, ten wygląd, na tym prestiżu wyglądu całym, jak one wyglądają, ten majestat, się dużo nie zmienił, a jednak już są to o wiele, wiele mniejsze pieniądze i jak widać można kupić z przebiegiem podobnym, jak kiedyś kupowano tam jakieś z importu, wtedy 3-4-letnie, a tam miał już po 150 tysięcy, a tutaj są takie już te kąski wymuskane, że jeszcze stare samochody, ale z fajnymi przebiegami wam pokazuję najczęściej. Zawsze były te Mazdy po 40, po 50, to MK4 zawsze była tańsza i przeważnie każdy kusił się na te Fordy Mondeo MK4, a Mazda była taka zawsze poza zasięgiem. No. Do dzisiaj tak jest trochę, bo tam nawet MK5 to się raczej szybciej fajną kupi niż tą Mazdę 6, tą nowszą. Jest ciężej w tej benzynie i jeśli chodzi o pieniądze, za jakie musimy za nie zapłacić. Tutaj w zasadzie to wszystko, ja nie chcę wam mówić, to są samochody pancerne, ja tutaj i tak dalej, to nie ma żadnych jakichś tam wad, to są samochody dopracowane. W tamtych czasach, jeśli chodzi o benzyny, to tam Volkswagen czy coś, to tam te swoje wynalazki, TSI i tak dalej, to naprawdę była taka przepaść, że nic nie ma z tych lat, oprócz japońszczyzny. Gdzieś tam w Oplu można coś znaleźć, w Ekstrze C, to czy w Insygni nieraz, to nic nie było, co można było kupić w benzynie fajnego. Taki Mondeo i czy taka Mazda, to naprawdę były kozaki. I do dzisiaj po prostu z tych roczników fajnego auta z takim komfortem, no nie da się kupić. Także polecam wszystkim Mazdy, szóstki, złego słowa na nie nie powiem. Dużo się mówi o tej rdzy tutaj w tym egzemplarzu. No nie można tego potwierdzić. Nie wiem, czy zależy to od rynku, czy od czego, czy produkcji, gdzie, co i jak. Nie wiem. Ale ta Mazda jest z 2009 roku i rdza ją nie boli. Jak komuś się podobało, bo to zapraszam do subskrypcji, do lajków, bo w zasadzie nikt tych filmów nie ogląda. No tam są naprawdę śmieszne te wyświetlenia, ale może kiedyś ktoś zacznie je oglądać. Także dziękuję wam za zwiększenie zasięgów w postaci lajków i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie.